Dobry wieczór, Łukasz Cegliński. Dzisiaj jesteśmy w Dąbrowie Górniczej, gdzie miejscowy MKS za chwilę rozpocznie swoje spotkanie z Kingiem Szczecin. No i w tej kolejce, szóstej kolejce Energa Basket Ligi jest to na pewno jedno z najciekawszych spotkań drużyny, które w obecnej chwili zajmują miejsca siódme i ósme, a to drużyna gości. Przerwiemy na chwilę wywód o tym, jak zaczęły sezon Dąbrowa i King, żeby zobaczyć, w jakich składach dzisiaj zagrają Szczecinanie z numerem drugim Wedzwagar, z szóstką Jogela, z siódemką Paliukena, z dziewiątka Wilczek, z numerem jedenastym Paweł Kikowski, z dwunastką Maciej Majcherek, 15 Mateusz Bartosz, Martyna Sajus, z dziewiętnastką Łukasz Diduszko, numer 20 Darrell Harris, 34 i Jakub Szenk z numerem 55. Trenerem dzisiaj jest Łukasz Biela, chwilowo zastępował go, zastępował to złe słowo, chwilowo panowie się odmienili, Mindaugas Budzinauska sprowadził zespół w poprzednim meczu, dzisiaj znów asystent Litwina, czyli Łukasz Biela, poprowadzi zespół ze Szczecina. Ale tymczasem widzimy skład Dąbrowy i słuchamy hymnu Polski Mazurka Dąbrowskiego. Zobaczymy, czy ten mecz będzie stał pod znakiem defensywy, czy ataku. Trener Jacek Winicki, z którym rozmawiałem przed meczem, mówił, że właśnie z obrony jest zadowolony. To, jak jego zespół gra w defensywie, to jest zdaniem trenera MKS-u jeden z głównych atutów jego drużyny. No ale w tej kolejce mieliśmy już kilka niebywałych występów. 113 punktów Stelmetu w meczu z silną przecież Arką. No i w zakończonym tuż przed chwilą meczu w Gliwicach Stal Ostrów pokonała GTK aż 114-76, a więc emocji w tych meczach nie było, no ale popisy strzeleckie jak najbardziej. Pierwsza piątka Kinga Szczecin już na boisku. Dzisiaj zagrają w niej Jakub Szenk, Martynas Paliukenas, o którym już mówiłem, Tauras Jogela, a także Łukasz Diduszko i Martynas Sajus. A w białych koszulkach już powoli wychodzą na boisko gospodarze. W składzie Trey Davis, Ben Richardson, Cleveland Melvin. To jest właśnie to amerykańskie trio, a do tego pod koszem Matiej Wojciechowski oraz Szymon Łukasiak. Za chwilę zaczynamy ten przedostatni mecz szóstej kolejki, bo jak mówiłem, jedno spotkanie jeszcze jutro. Miasto Szkła Krosno z Treflem Sopot w poniedziałek o godzinie 18. Pierwsza piłka w górę. Na Dąbrowy Górniczej. Davis. Przy nim Paliukenas, a więc już widać, że Litwin, uznawany za bardzo dobrego obrońcę, będzie odpowiadał dzisiaj za ograniczenie poczynań Amerykanina. Puduje pierwszy rzut Melvin, ale niezastawiony. Matiej Wojciechowski ładnie dobija ten rzut. To jest atut tego reprezentanta Polski, bo choć Wojciechowski w wielu meczach nie występował, to można tak o nim mówić. Bywa w szerokiej kadrze ten skrzydłowy. Paliukenas ładnie na skrzydło, ale nie ma punktów. Diduszko pokazał już nam to, z czego słynie, a więc wyszarpał piłkę pod atakowaną tablicą. Paliukenas spudłował swój rzut, jak na gracza, który miał problemy z żebrami, którego występ stał pod znakiem zapytania. No dość aktywny w tych pierwszych akcjach, czy też pierwszej akcji jest Martynas Paliukenas. Davis ładnie dojrzał Melvina. Ale ten spudłował w łatwej, wydawałoby się, sytuacji i znów gdzieś tam swoje ręce wcisnął Paliukenas, przeszkadzając Amerykaninowi w tym rzucie. Szenk woła na zasłonę Sajusa. Jest zagranie dwójkowe. Dobrze zareagowała obrona Dąbrowy, no ale Sajus i tak powinien tutaj do kosza trafić. Tak się nie stało, ale znów Łukasz Diduszko, Wszędobylski zdobywa zbiórkę w ataku. Tymczasem Martyna Sajus poprawia się i po dobrym podaniu Szenka efektownym wsadem zdobywa piękne pierwsze punkty dla Kinga. Dużo gry Dąbrowy po obwodzie. Richardson znalazł miejsce, nie było pomocy pod koszem, rozkłada ręce Jogela. Mają do siebie Szczecinanie pretensje i słusznie, bo to była zbyt łatwo oddana akcja. Nie było żadnej pomocy w polu 3 sekund. Nas wyprowadzony po zasłonie. Szukał Sajusa, ten dobrze pilnowany. Teraz Szenk próbował dograć piłkę do swojego środkowego. Łukasiak przechwycił piłkę, ale zaraz ją stracił. Złe rozegranie, trochę chaosu i
Łukasz Diduszko zdobywa punkty z faulem, a więc będzie przez chwilę szansa na dodatkowy punkt dla tego skrzydłowego. Zdenerwowany musi być bardzo trener Jacek Winicki na Łukasiaka, bo już szybka zmiana. Po 2 minutach i 11 sekundach Łukasiak opuszcza boisko. Michał Gabiński zastępuje go na pozycji środkowego. Trudno powiedzieć, za którą akcję bardziej zdenerwowany był trener Winicki. Czy za to braku pilnowania Sajusa, czy też za tą prostą stratę. Wojciechowski, zbiórka i szybka kontra. Richardson, to jest jego gra w pierwsze tempo. Celna trójka, obrona Kinga. Troszeczkę spóźniona, Szenk za późno dobiegł do strzelca z Dąbrowy. A teraz błąd Paliukenasa. Próbował go naprawić Litwin, ale ta prosta strata kończy się w ten sposób. Efektowny wsad Melwina. No i te pierwsze minuty dla Dąbrowy Górniczej. Mimo że Davis jeszcze nie zdobył punktów, to i Melwin, i Richardson pokazali, że są dobrze skoncentrowani i przygotowani do tego spotkania. Szenk. Błąd rozgrywającego. Próbował chyba, czekał na akcję dwójkową z Sojusem, ale kompletnie to wszystko nie wyszło. Teraz zrehabilitował się, choć w części wybił piłkę Melwinowi w kontrze, a więc nie ma łatwych punktów dla Dąbrowy, jednak to gospodarze grają za linii końcowej. Wojciechowski wybija, dobrze teraz odcięty Melwin, przechwyt Paliukenasa, szansa na kontrę dla Kinga, przeliczył się teraz Litwin, wydawało mu się, chyba liczył na to, że Diduszko szybciej zetnie pod kosz. Zamysł był dobry, no ale jednak wykonanie tej akcji nieudane. Kolejna strata Kinga, sporo tych strat na obwodzie, sporo niecelnych podań, niezrozumienia w pierwszych minutach, jeśli chodzi o grę w ataku gości. Melwin biega po zasłonach, ale dobrze pilnowany przez Liduszkę w tej sytuacji. W podobnej akcji teraz Richardson, ale wypchnięci daleko za obwód gospodarze. Davis po zamianie krycia przeciwko niemu Sajus. Trudno rzucić przed takiego dryblasa, ale bardzo ładnie Trey Davis zdobywa swoje pierwsze punkty. Już 7 punktów przewagi Dąbrowy Górniczej. Paliukenas kolejny. Kolejna akcja na granicy błędu. Kłopot mają z organizacją gry szczecinanie. Ratują trochę zbiórki w ataku. Teraz do tego nie doszło. Sajus nie złapał piłki. A Davisa nieprzepisowo zatrzymywał Łukasz Diduszko. Przerwa dla gości. I trudno się dziwić, bo od kilku minut bardzo mocno zespół trenera Winickiego pokazał, że o miejsce w play-off to już spokojnie jest w stanie walczyć. Zresztą myślę, że podobnie sytuujemy w tym miejscu, w tym momencie King Szczecin. Wracamy na boisko po przerwie dla trenera Bieli. No i faul ofensywny. Michał Gabiński zbyt mocno i zbyt sugestywnie odepchnął ramieniem rywala, walcząc o pozycję. Zobaczymy, jak będzie to po tej przerwie na żądanie wyglądała pierwsza akcja gości. Szenk z Paliukenasa. To już wiemy, to już widzieliśmy, co dalej zaproponują goście. Dobrze Jogela odcinany na skrzydle przez Wojciechowskiego. Piłka z powrotem do Szenka. 20 sekund upłynęło, nic się nie dzieje w tym ataku. Szenk, rozpaczliwe wejście pod Gabińskiego. No i skończyło się to, jak widzieliśmy, dobrą obroną gospodarzy. Przewaga graczy w białych koszulkach. Wojciechowski mógł podawać do Gabińskiego. Zdecydował się na kończenie tej akcji. Bardzo dobre wejście pod kosz, dobry początek meczu w wykonaniu Wojciechowskiego. Szenk po raz kolejny w tłumy, po raz kolejny niecelnie. Sajus walczy o zbiórkę, dla kogo piłka? Jednak dla gospodarzy, wskazują sędziowie, a więc ta przerwa nic nie pomogła, nic nie wniosła. Dwie bliźniacze akcje, Jakub Szenk wchodzi pod kosz i tam jest blokowany. Zmiany w zespole gości, ale ja patrzę na ławkę, gdzie jest Paweł Kikowski. No Paweł Kikowski teraz przybija piątkę z Paliukenasem. Rozgrzewa się, trudno powiedzieć dlaczego jeszcze nie gra. To wygląda na jakiś przedmeczowy uraz, no bo jeśli taki
dobry zawodnik, strzelec, nie wszedł na boisko jeszcze w momencie, kiedy jego zespół ma ewidentne problemy na początku meczu, no to jest to zagadkowe. Strata, prosta strata Richardsona. Szansa na Kinga, ale nie było kontry. Jogela przeciwko niemu, Davis, ale nie grał tyłem do kosza Litwin. Edwagars. Sajus domaga się piłki. Był ustawiony za Wojciechowskim, ale indywidualnie grają rozgrywający i obwodowi Kinga. Po raz kolejny nic dobrego to nie przynosi, a Richardson trafia w pierwsze tempo za 3 punkty. 16-4, rośnie przewaga MKS-u, King bezradny w ostatnich minutach. Szenk miał spore problemy z odegraniem piłki na 9 metrze. To tylko potwierdza te kłopoty z organizacją gry gości. Jogela przeciwko Davisowi. Nieudany rzut. Sajus na raty i w końcu wpada piłka do kosza. A więc najpierw Diduszko, teraz Sajus. Praktycznie tylko po zbiórkach w ataku King zdobywa punkty w tym spotkaniu. Może teraz z kontry. Wetzwagars. Jogela za 3 punkty. Nic z tego. Zbiórka Melvina. Paweł Kikowski wciąż w koszulce rozgrzewkowej z ręcznikiem na plecach. Melvin do Richardsona. Ten już się rozgrzał, już rozkręcił, już ustawił celownik, już dwie trójki trafił, a więc Amerykanin w dobrej formie w pierwszej kwarcie. Melvin puduje, ale jest Wojciechowski! Dzisiaj wszędobylski i skuteczny. Były i zbiórki w ataku, były i wejścia, były i przechwyty. Bardzo dobry początek meczu w wykonaniu Matia Wojciechowskiego. Szenk. Próba akcji dwójkowej z Sajusem kończy się wycofaniem piłki na obwód. Kolejna zbiórka w ataku. To jest jedyne, co wychodzi Kingowi póki co w tym spotkaniu. Szenk za 3 punkty. No właśnie, punkty z ponowienia. Tutaj z kolei praca domowa dla Dąbrowy. Zastawiać, a jeśli się nie uda zastawić, to lepiej organizować się po zbiórkach w ataku rywali. Davis. Ładne wejście. Takich rzutów mogą się uczyć w dzisiejszym meczu szczecinianie, szczególnie Szenk, któremu nie wychodziły te indywidualne akcje. Teraz trochę inaczej, ale też nieskutecznie Jakub Szenk. Znów jednak zbiórka w ataku. No proste pudło Jogeli. Od niechcenia trochę ten rzut oddany. Była szansa na łatwe punkty z ponowienia. No ale te zbiórki w ataku nie zawsze przekładają się na punkty. Dwie zmiany w zespole gości. Jogela i Sajus siadają na ławkę. Wraca Paliukenas i po raz pierwszy pojawia się na boisku w tym meczu Daryl Harris. I jeszcze Dominik Wilczek, a więc potrójna zmiana. No i zobaczymy, czy Dominik Wilczek, który póki co rozegrał tylko jedno spotkanie, ale zdobył w nim aż 15 punktów, czy przypomni o sobie. Właśnie w takim stylu, w jakim zaskoczył nas kilka tygodni temu. Davis. Zupełnie nieudany rzut w takiej nietypowej dla niego akcji tyłem do kosza i rzutem po obrocie. Teraz źle ustawiona obrona Dąbrowy, praktycznie nieustawiona. Przegrał pojedynek 1-1. Davis, nie było pomocy Paliukenas, łatwe punkty. Szyn. Bardzo ładne podanie do Gamińskiego. Ten poturbowany, przewrócony pod koszem przez Wilczka. Ale mogła się ta dwójkowa akcja podobać polskich weteranów. Będą dwa rzuty dla Michała Gamińskiego po faulu Dominika Wilczka. Zmiana w zespole Dąbrowy. Trey Davis odpocznie, a zastępuje go Jakub Kobel. Michał Gabiński w tym sezonie słabo rzuca z linii, 55% dotychczas w 6 spotkaniach. No i mniej więcej taką właśnie skuteczność zaprezentował nam w swojej pierwszych próbach dzisiaj. 10 punktów przewagi Dąbrowy, która praktycznie od początku kontroluje to spotkanie i gra lepiej niż King Szczecin. 1,5 minuty do końca pierwszej kwarty. Paliukenas. Duszko ze skrzydła, z dystansu.
Nic z tego, nie ma też zbiórki w ataku. Tym razem drużyna z Zagłębia dobrze zastawiła rywali. Kobel. Wołoszyn znalazł trochę miejsca. Nie ma punktów, ale jest zbiórka Melwina, więc też sporo punktów po zbiórkach w ataku zdobywają gospodarze. Wojciechowski dwukrotnie, teraz także Melwin. King, który dobrze zbiera dzisiaj w ataku, też musi uważać właśnie na zbiórki i zastawienie rywali pod własną obręczą. Faulowany Wedwagars. Dwa rzuty. Paweł Kikowski wciąż za ławką. Kolejnych zmian dokonuje trener Łukasz Biela. Mateusz Bartosz teraz szykuje się do wejścia na boisko. Tymczasem Paweł Kikowski, widzą Państwo, za ławką rezerwowych, tam po lewej stronie. Przestępuje nerwowo jakby z nogi na nogę. Jak mówię, jeszcze kilka godzin przed meczem upewniałem się, jaki jest stan zdrowotny, jakie są zasoby kadrowe drużyny dzisiejszych gości. Nie było żadnych informacji o jakimś urazie czy też niedyspozycji Pawła Kikowskiego. Wołosz. Kobel ponownie. Środkowym pasem próbuje grać Dąbrowa. Gabiński, piękne z wody i są punkty. Zagrał teraz Michał Gabiński jak prawdziwy weteran. Zobaczył, gdzie jest obrońca, gdzie jest Harris, ustawił go sobie, ograł go po prostu i zdobył efektowne punkty. 12 punktów wciąż, ta przewaga 10-12 punktowa Dąbrowy się utrzymuje. Ostatnie sekundy pierwszej kwarty. Wilczek z dystansu, nie ma punktów, zbiera Gabiński, dobra zmiana tego gracza. No i Kobel, ostatnie 10 sekund pierwszej kwarty. Dobra obrona Paliukenasa. Litwin jak skała stanął na drodze rozgrywającego MKS-u. No ale jednak przewinienie Paliukenasa. Piłka z boku dla gospodarzy. Niespełna 2 sekundy do końca kwarty. Kobel wybija. Ucieka Wołoszyn. Bardzo ładna akcja, nie ma punktów. No mogą być teraz bardzo niezadowoleni gospodarze. To, co sobie założyli, tak zakładam. 25-13, a więc póki co ten wynik wygląda tak, jakby miał bardziej w stylu tego meczu, który oglądaliśmy dosłownie kilkadziesiąt minut temu, a więc Gliwic ze Stalą, jednostronne widowisko, choć teraz Paliukenas bardzo dobrze wchodzi pod kosz i zdobywa szybko pierwsze punkty dla Kinga w tej kwarcie. Jak szczecinanie będą gonić Dąbrowę, jakich liderów znajdą, jakie pomysły taktyczne będą nam pokazywać. Na razie Melwin wykorzystał to, że trochę odsunięty był obrońca, ale spodobał, a Paliukenas przyspiesza. Kolejne wejście Litwina, jednak tym razem nieudane. Faulowany Kobel podczas wyprowadzania szybkiego ataku. Kobel. Richardson wybiega między zasłonami, tak to należy określić. Szybka decyzja, nie ma teraz punktów. Gabiński powalczył o zbiórkę, ale no właśnie, chciałem powiedzieć, że przejmą ją goście. Tak się jednak nie stało. Wilczek nie opanował piłki przy linii końcowej, a więc właśnie z tamtego miejsca zaraz będzie piłkę wybijał Kobel. Szybka decyzja i dobre wykonanie. 2 punkty weterana MKS-u. Paliukenas z Wilczkiem. Jeśli Kikowski dzisiaj nie będzie grał, a na to się zanosi, no to
Więcej minut może dostać Dominik Wilczek. Dotychczas wystąpił tylko w jednym spotkaniu. 12 minut, 15 punktów. Doskonały debiut. No ale teraz czekamy na kolejne dobre występy. Bartosz. Ładnie ograł Wołoszyna. Wykorzystał przewagę wzrostu. No i doświadczenie w grze tyłem do kosza. Takiej gry Kinga w tym meczu dotychczas raczej nie oglądaliśmy. Nie było wielu piłek dogrywanych do podkoszowych. Nie było gry tyłem do kosza. Raczej rozgrywający. Paliukenas czy też Szenk próbowali punktować. Niewidoczny dzisiaj także Tauras Jogellon. W tym momencie nie ma go na boisku, ale bez punktu. 0 na 5 z gry Litwin. No a tymczasem Mateusz Bartosz zdobywa dodatkowy punkt z linii rzutów wolnych. No ale to wciąż jest wyraźna przewaga Dąbrowy Górniczej. Davis powrócił na boisko. Za dwóch rozgrywających grają teraz koszykarze MKS-u, bo jest także Kobel, dlatego Wołoszyn, Wojciechowski i Gabiński. Przewinienie Dominika Wilczka, numer 9. Rzuty wolne, Jakub Kobel. Kobel, bardzo skuteczny gracz, linii rzutów wolnych, 90% rzutów w tym sezonie trafił. Nie myli się także teraz w pierwszej próbie. Dwa punkty Jakuba Kobela. Wagars. Znów tyłem do kosza Bartosz, a więc idą za ciosem goście, można powiedzieć. Nie było punktów Bartosza, ale jest dobitka Harisa. Znów punkty z faulem, a więc Szczecinianie no, zaczęli się przepychać pod kosz, zaczęli wykorzystywać tam swoich doświadczonych graczy. Takimi są przecież i Bartosz, i Haris. Dzisiaj rezerwowi, ale o ileż skuteczniejsi niż podstawowi gracze Kinga, którzy w pierwszej kwarcie no, nie pokazali nam zbyt wielu takich zagrań. Haris podłuje, ależ błąd Melwina teraz, Bartosz, blok Melwina, zaskakująca sekwencja akcji, najpierw strata Melwina, potem efektowny blok na Bartoszu, próbującym chyba ładować piłkę z góry, tak to miało wyglądać, ale nie tutaj, nie w tym przypadku, po drugiej stronie też mieliśmy nieudaną akcję, a więc King nieporozumienie teraz Wezwagarsa z Harisem. Harris już chciał biec na zasłonę. Łotysz chciał podawać. No i w efekcie nic z tego nie wyszło. Davis wykorzystał zawahanie i słaby powrót do obrony. Są dwa punkty dla gospodarza. Harris i Wezwagars jeszcze wyjaśniają sobie tą poprzednią sytuację. Wyszło niezrozumienie i brak zgrania. A tutaj w tej udanej akcji jakiegoś drobnego urazu, oby drobnego, doznał Davis, ale zostaje Amerykanin na boisku, nie ma tutaj potrzeby, aby schodził. Chyba jakiś uraz uda, zapewne zderzył się z rywalem, widać, że rozciągał sobie lewe udo Davis. Czwarty strzelec ligi, siódmy podający. Jak mówiłem na początku, czołowy, ofensywny gracz początku sezonu. Trzypunktowa akcja Treya Davisa i z powrotem do tych 12 punktów wzrasta ponownie przewaga gospodarzy. Wrócił Szenk na boisko. To on przy piłce, nie zdecydował się na rzut za trzy. Uciekają sekundy, trzeba szukać rzutu. Paliukenas mocno, agresywnie, ale niecelnie. Jest zbiórka w ataku jednak. Szenk, trochę dziwna decyzja, bo nie było tam zbyt wiele miejsca po tym zwodzie, nawet mimo tego, że rywal skoczył. No ale po raz kolejny zbiórka w ataku koszykarzy ze Szczecina. Bogubu
pojawił się teraz w obronie Łukasiak. Słaby mecz póki co w wykonaniu tego koszykarza. Oszukali go rywale. Harris, łatwe punkty spod obręczy. Jest Kobel. Dużo podań, ale tu nic się dalej nie dzieje. Daleko od kosza Dąbrowa. Jeden na jednego. Wojciechowski z Harrisem. Ustawił sobie rywala. No i wymusi przewinienie, choć Harris nie zgadza się z decyzją sędziego. Niezadowolony Amerykanin. Dwa rzuty będzie miał Matiej Wojciechowski. Bardzo dobra pierwsza kwarta tego gracza. 6 punktów, 3 zbiórki, 2 asysty. To są statystyki zbliżone do jego średnich z tego sezonu, a więc przed szansą rozegrania być może najlepszego póki co meczu w polskiej lidze Wojciechowski. Dwa rzuty wykorzystane. Dąbrowa kontroluje ten mecz. Proszę, jak blisko błędu byli Szenk z Wedzwagarsem. No od początku nie klei się ta gra na obwodzie szczecińskiego zespołu. Szenk. Ładnie teraz Bartosz do Harrisa. Efektowne podanie w tempo. Ta dwójka, Bartosz i Harris w drugiej kwarcie, trzyma wynik dla Kinga Szczecin. Trzyma, nie oznacza nic pozytywnego, jeśli chodzi o odrabianie strat, no ale jeśli chodzi o atak, to ci dwaj gracze sporo dobrych rzeczy. Natomiast w obronie, jak widać, nie radzą sobie ze skrzydłowymi MKS-u. Przed chwilą Harris faulował Wojciechowskiego, teraz Bartosz nieprzepisowo zatrzymywał Melvina. Cleveland Melvin także jeden z czołowych strzelców ligi. Podejmi się drugi oczywiście strzelec MKS-u. Blisko 18 punktów średnio na mecz. Dzisiaj też już nam pokazał kilka dobrych akcji, szczególnie te dobitki, zbiórki w ataku i wejścia pod kosz mogły się podobać. Szenk. Przeciwko niemu Kobel, ale pomaga przy linii końcowej Wojciechowski. Bartosz tym razem z dystansu. Nieporozumienie, Wojciechowski z Melvinem wybili sobie piłkę, a więc kolejna zbiórka w ataku dla Kinga. Szansa na punkty z ponomienia. Wedzwagar za 3! A więc w ten sposób goście odrabiają przynajmniej część strat. No i przerwa dla trenera Jacka Winnickiego. To już wielka niespodzianka. Legia gra po prostu dobry basket. No a Torunianie są osłabieni brakiem kontuzowanych Wiśniewskiego i Perki. Wciąż w kratkę gra Karnowski, Przemysław, w tym sensie, że raz gra, raz nie gra. Co chwila coś mu dolega, więc w sobotę Torunianie wystąpili w Warszawie w składzie okrojonym, co nie zmniejsza, nie umniejsza sukcesu Legii. Wracamy jednak do Dąbrowy. Tu po przerwie na żądanie dla trenera Jacka Winnickiego. Gospodarze grają akcję. Davis pod presją czasu musiał rzucać. Nie udało się trafić do kosza. Kolejne ryzykowne podanie Szenka, ale przy piłce utrzymują się Szczecinianie. Szenk tym razem minął w prawą stronę Davisa. Tam pomagał Melvin pod koszem, a więc było wycofanie. Wedzwagars drugiej trójki z rzędu jednak nie trafił. Davis. Teraz on przeciwko Szenkowi, ale dobrze w obronie Harris. Kontra Kinga. Jogela pofrunął. Nie był może to lot wysoki, ale był dość długi. Wbił się dobrze Litwin pod kosz. No i już tylko 6 punktów straty gości. Wojciechowski. Podsłania go Łukasiak. Dobrze dojrzał go skrzydłowy Dąbrowy, ale nie było z tej akcji nawet rzutu, bo dobry przechwyt gości. Poprawiła się gra Kinga w ostatnich minutach. Jest lepiej w obronie, jest też lepiej w ataku. Próbowali zaskoczyć gospodarzy Szczecinianie takim krótkim wyrzutem do Harrisa pod samą obręcz. Punktów z tego nie było, ale jest faul Gabińskiego. Przewinienie Michała Gabińskiego, numer 13. Drugie przewinienie Michała.
oszukał teraz Szenk Wojciechowskiego, a więc pokazał, że jest graczem sprytnym i nie boi się niebanalnych zagrań. Dzisiaj sporo ryzykownych podań, sporo strat, ale też jak widać sprytne akcje, które przynoszą punkty. Tymczasem Wojciechowski z faulem. Co za mecz tego gracza. Przewinienie Harisa. Będzie szansa na trzypunktową akcję Motie Wojciechowskiego, który dzisiaj jest zaskakująco najlepiej punktującym graczem Dąbrowy. Nie Richardson, nie Melvin, nie Davis, a właśnie Wojciechowski w roli głównej w ataku. 11 punktów tego koszykarza, 100% skuteczność z gry z linii rzutów wolnych, do tego zbiórki, asysty, przechwyt. Świetny póki co występ Wojciechowskiego. Szenk z Wetzwagarsem na obwodzie. Kolejna trójka, ale po tym pierwszym swoim trafieniu Łotysz nie może się wstrzelić. Melvin szybko, niejako z kontry nawet, rzut za trzy, nie ma punktów. King przyspiesza. Jogela, przewaga wzrostu nad Davisem. Nie ma punktów, ale będą rzuty, bo Amerykanin faulował. Przewinienie Davisa numer 7. Zmiana w drużynie Szczecina, w numer 20 na boisko powraca Łukasz Widuszko. Jogela długo dzisiaj czekał na pierwsze punkty. Spudłował 5 pierwszych rzutów. Teraz po raz pierwszy staje na linii rzutów wolnych. Jego punktów też brakuje. Jeśli nie ma dzisiaj Pawła Kikowskiego, no to właśnie zdobywający średnio blisko 16 punktów Litwin. Davis, przewaga Dąbrowy, już tylko pięciopunktowa, bo przecież 10-12 punktów mieliśmy w pierwszej kwarcie i na początku drugiej regularnie. Tymczasem, jak mówiłem, King od kilku minut gra dużo lepiej, w obronie także, co widzieliśmy w tej akcji. No i Melvin nie może już sobie tak z łatwością zbierać piłek, jak to bywało w tym spotkaniu. Teraz faulował Wetzwagarsa. No i już przekroczony limit fauli w kwarcie mają gospodarze. Rzuty wolne dla rozgrywającego Kinga. Zerkam jeszcze cały czas na ławkę rezerwową Kinga. Paweł Kikowski cały czas stoi. Cały czas przestępuje z nogi na nogę, tak jakby trochę się rozgrzewał, tak jakby jeszcze czekał na wejście na boisko, no ale myślę, że jeśli do tego momentu nie pojawił się na parkiecie, no to już raczej trudno się go spodziewać. Tymczasem przybił się Dąbrowa, no ale patrzymy na obronę Kinga, o ile ona jest lepsza, o ile bardziej zdeterminowani są ci gracze w drugiej kwarcie. Szenk dobrze wybronił rywala, ale teraz Zemski trafia ładny, choć też także trudny rzut ze skrzydła. Szenk. Już wiemy, co z Pawłem Kikowskim. Bolą go plecy. Taką wiadomość właśnie otrzymałem od media menedżera Kinga Szczecin. Dziękuję za te wyjaśnienia. Więc Paweł Kikowski ze względu na ból pleców dzisiaj poza boiskiem, no to duży uszczerbek dla drużyny trenera Łukasza Bieli. Już o tym mówiłem, przypominać nie trzeba. Lider, najlepszy strzelec, najlepszy koszykarz Kinga, wyróżniający się koszykarz Energa Basket Ligi, a więc w sporym osłabieniu dzisiaj koszykarze ze Szczecina, ale walczą, ta przewaga gospodarzy już tylko trzypunktowa po tym celnym rzucie Jakuba Szenka, a więc w ostatnich minutach to Dąbrowa ma więcej problemów ze sforsowaniem lepszej obrony Kinga Szczecin, a i w ataku Szczecinanie zdecydowanie prościej, no i skuteczniej przede wszystkim. Davis.
Sprytnie, sprytnie doświadczony Amerykanin wymusił faul mniej doświadczonego Łotysza. Wetwagars faulował, chociaż jak widać dyskutuje z sędzią i nie zgadza się trochę z tą decyzją. Ale też w akcji Davisa od początku widać było, jaki jest zamysł. Zwód i spokojne wyjście w górę, gdy rywal opadał i faulował rozgrywającego MKS-u. Davis dzisiaj 8 punktów. I na tylu poprzestanie po tym zbiciu piłki. Trochę przygaszony. Można powiedzieć, że gra źle, natomiast no, nie jest takim liderem, nie jest tak otwartym, tak agresywnym graczem jak w minionych meczach. Teraz przegrał pojedynek 1-1 z Szenkiem. Znów nie było pomocy, a więc te wejścia. I Paliukenasa, także Wetwagarsa, teraz Szenka. Te wejścia rozgrywających w pierwszej kwarcie nie dawały dobrego efektu, natomiast w drugiej szczecinianie zdobywają punkty po takich akcjach. Przewinił Diduszko, a więc Davis przed szansą na punkty z linii. Mówiłem o Davisie, że troszeczkę dzisiaj przynajmniej mnie rozczarowuje. Nie jest tak agresywny, nie jest tak. Nie gra tak widowiskowo jak choćby w tym meczu w Gdyni przed tygodniem. On średnio zdobywa 20,5 punktu na mecz. Czwarte miejsce daje mu to obecnie w lidze. Notuje też 6,5 asysty. To jest siódma pozycja w tym zestawieniu. Najlepiej wykonujących ostatnie podania koszykarzy. Dzisiaj natomiast 10 punktów i jedna asysta, a także 3 straty, co nie jest dobrym wynikiem dla rozgrywającego pod koniec drugiej kwarty. Szenk. Lepsze teraz, mam wrażenie, obrona Dąbrowy. Agresywniej trochę na obwodzie zagrali gospodarze, ale nic z tego nie robił sobie Paliukenas. Trafia z dystansu Litwin i już tylko punkt prowadzenia MKS-u. A więc King po słabej pierwszej kwarcie w drugiej przeważa. Gabiński. Dobry nacisk na piłkę. Agresywnie grają w obronie szczecinianie. Proszę zobaczyć, kilka metrów za linią trójek są gospodarze, a to ostatnie sekundy tej akcji. Davis poślizgnął się, niebezpieczna sytuacja. Tam chwilę wcześniej Szenk przewrócił się, stąd mokry parkiet, na dodatek na reklamie. Faul Szenka i na szczęście nic poważnego się Davisowi nie stało. Zbite plecy, przetrzymywał się za nie Amerykanin, no, który aktywnie i zdecydowanie gra w ostatnich minutach. Trzeba jednak przyznać, że ta akcja Dąbrowy to nie była dobra akcja. Przez kilkanaście sekund nie działo się nic. Gabiński wypchnięty daleko za linię trójek. No i na indywidualnym talencie Davisa musieli polegać koszykarze z Dąbrowy w tych ostatnich sekundach akcji. Davis od kilku chwil regularnie pokazuje nam się na linii rzutów wolnych i wykorzystuje te rzuty. 6-7, dobra skuteczność. Już 12 punktów tego koszykarza właśnie rzutami wolnymi. Wyprowadził się na czoło, jeśli chodzi o zdobycze punktowe w zespole Dąbrowy. King przed szansą na doprowadzenie do remisu, jeśli będzie akcja 3-punktowa. Jogela za 3 punkty właśnie i jest remis w Dąbrowie Górniczej. 45-45. King odrobił 11 punktów straty. 12 punktów straty, przepraszam, w drugiej kwarcie. Po pierwszych 10 minutach było 25-13 dla gospodarzy. W tej kwarcie King już 32 punkty. Co za przemiana. Niecelny rzut Wojciechowskiego, zbiera Paliukenas. Ostatnia minuta pierwszej połowy. Paliukenas niepilnowany, Wetwagars na skrzydle, ale nie ma punktów. I co? Trzyma się za żebra Jogela. Faulowany litewski skrzydłowy przy próbie zbiórki. Faul Michała Gabińskiego, trzeci faul. No, to może być kłopot dla Jacka Winnickiego. Przypomnijmy, Szymon Łukasiak słabo zaczął ten mecz.
w obronie. Słabo zagrał przeciwko Sajusowi w pierwszych minutach. Miał też prostą stratę. No i Gabiński spisywał się w tych swoich 15 blisko już minutach w pierwszej połowie dużo lepiej niż Łukasiak, który teraz wraca na ławkę rezerwowych. Jeśli się Łukasiak nie obudzi, nie zacznie grać lepiej, a Gabiński wpadnie w większe problemy z faulami w drugiej połowie, no to ta i tak wąska rotacja podkoszowa u Jacka Winnickiego będzie jeszcze bardziej uszczuplona. Tymczasem Jogela wyprowadza Kinga na pierwsze w tym meczu prowadzenie. Jest zbiórka w ataku, nie ma punktów, natomiast Jogeli bardzo łatwej sytuacji zbudował Litwin. On w drugiej kwarcie trochę się przebudził, ma już 8 punktów, ale to wciąż nie jest jego basket, nie jest jego mecz. Natomiast Mateusz Zemski trafia z dystansu i odzyskuje dla Dąbrowy prowadzenie w tej końcówce drugiej kwarty. 10 sekund. I piłka w rękach Wetzwagarsa. Ostatnia akcja, trzeba rzucać w tłum, zakozłował się, wszedł pod Łukasiaka, Łotewski rozgrywający, no i blokiem Szymona Łukasiaka kończy się ta pierwsza połowa. 48-46, MKS prowadzi do przerwy z Kingiem Szczecin po dwóch zupełnie różnych kwartach. W pierwszej gospodarze przeważali, grali skutecznie, zbierali piłki w ataku, nieźle bronili. W drugiej to wszystko się odwróciło, King przez moment nawet prowadził, zdobył w drugiej kwarcie aż 39 pozycji w tym momencie. Mamy już pierwsze piątki, które zaczną drugą połowę, a więc w zespole Dąbrowy będzie to Davis, Richardson, Melvin, Wołoszyn i no właśnie, kto? Nie widzimy środkowego. Nie zerknąłem, czy jest to Szymon Łukasiak. Tak, Szymon Łukasiak pod koszem, a w zespole Kinga Schenk, Wetzwagars, Paliukena z Diduszko i Sajus. Pierwsza akcja. Faul Szymona Łukasiaka. Mówiłem pod koniec drugiej kwarty, słabo to spotkanie zaczął Szymon Łukasiak. Szybko zdjął go po serii pomyłek trener Jacek Winnicki. Natomiast dobrze tą pierwszą połowę zakończył Łukasiak blokiem na Wetzwagarsie. No ale jak widać po zmianie stron zaczyna od ofensywnego faulu. Gra King Szczecin. Paliukenas ładnie od linii końcowej, dobre podanie, ale potknął się Sajus. Nie ma punktów z tej akcji i szybki atak Dąbrowy. Melvin w pierwsze tempo za 3 punkty. Nie trafia dzisiaj z dystansu ten skrzydłowy MKS-u z piłką. Jakub Szenk już pod drugim koszem. Mamy akcję. Ładnie Szenk między obrońcami do Sajusa. Ten znów miał problemy ze złapaniem piłki. Nie udało się wykończyć tej akcji w polu 3 sekund, ale za pola 3 sekund trafia Wetzwagars. Doprowadza do remisu. 9 punktów tego gracza, a więc całkiem dobre spotkanie. On nie ustrzegł się kilku błędów, szczególnie w pierwszej kwarcie, ale można go wyróżniać za to, co się po tamtym czasie stało. Davis za krótka trójka. No i King przed szansą na a być może nawet 3-punktowe prowadzenie. Dotychczas tylko raz i to jednym punktem prowadził zespół ze Szczecina. Wetzwagars za 3. Pudło. Zbiórka Melvina i z piłką Richardson. Davis, a przeciwko niemu Wetzwagars. Teraz nie ma zamiany krycia. Amerykanin slalomem trochę się poślizgnął, ale zdołał trafić, bo te punkty zaliczone mimo faulu. I będzie jeszcze dodatkowy rzut dla tego lidera MKS-u. Powoli, powoli i może w nie tak efektowny sposób, nie takimi efektownymi zrywami jak w Gdyni, ale jednak gromadzi coraz więcej punktów Trey Davis. Rzut wolny nieudany, jednak to już 14 punktów tego koszykarza. Schenk z Diduszką na obwodzie. Łukasz Diduszko przymierzył za 3 punkty i trafił. A więc jest drugie prowadzenie Kinga Szczecin w tym meczu. Duża presja Szenka na Davisie, zdołał podać Amerykanin do Łukasiaka, ale uciekają sekundy MKS-owi. Nic się nie dzieje w tej akcji Wołoszyn. Jeden na jednego z Sajusem po zamianie krycia, to trzeba wykorzystać. Melvin, dobra akcja w obronie Paliukenasa, wybił Litwin piłkę, nie był to klasyczny blok, ale przeszkodził Amerykaninowi w wykonaniu rzutu.
Paliuka nas, trzyma się za żebra. Przypomnę, ten gracz miał problemy z żebrami w tym tygodniu, ale dzisiaj wyszedł pierwszy piątek i spisuje się nieźle. Sajus przeszkodził Wołoszynowi. Czy tam było muśnięcie? Trudno ocenić z tego ujęcia, natomiast jedno jest pewne, punktów nie ma. Dobra akcja Kinga Szczecin w obronie. Coraz częściej możemy chwalić Kinga za grę w defensywie w tym meczu. Szenk. Zagapił się teraz Richardson, Paliuka nas przez chwilę miał sporo miejsca, mógł wyjść na pozycję. Teraz Dąbrowo nadrabia w defensywie, można powiedzieć, tę akcję sprzed momentu. Szenk jeden na jednego. Zaczął od gry tyłem do kosza, no i wymusił przewinienie Davisa, rozgrywający Kinga. Domaga się rzutów wolnych. Jakub Szenk uważał, że był już w akcji rzutowej, ale sędziowie inaczej ocenili tę akcję. Za linii końcowej Jakub Szenk. Sajus naciskany przez Łukasiaka, no jest przewinienie. Pretensje, duże pretensje ma trener Winnicki do Łukasiaka i słusznie. Dzisiaj no zupełnie póki co nieudane spotkanie tego gracza. Więcej fauli niż jakichkolwiek pozytywnych akcji. A teraz przewinił Wołoszyn, który staranował ustawiającego się na zasłonę Sajusa. No i jak tak dalej pójdzie, to już za chwilę każdy faul Dąbrowy będzie karany rzutami wolnymi. Szybko, szybko. Te faule się nagromadziły, dwa przewinienia Łukasiaka, teraz jeszcze Davisa i Wołoszyna, więc jeśli dobrze liczę, to już cztery faule Dąbrowy, a upłynęło nieco ponad 2,5 minuty trzeciej kwarty. Paliukanas. Richardson agresywnie, ale poślizgnął się Amerykanin. Paliukanas do końca, nie ma punktów, jest zbiórka Sajusa. Diduszko po raz kolejny za trzy i po raz kolejny trafia Łukasz Diduszko, a więc nieoczekiwanie. To ten gracz wyprowadza Kinga na czteropunktowe już prowadzenie dwiema celnymi trójkami na początku trzeciej kwarty. Wojciechowski przygasł nam zupełnie. Dobra akcja Kinga w obronie, jest przechwyt. Paliuka nas wyprowadza kontratak. 3-1 i są punkty. Diduszko, Łukasz Diduszko, bohaterem początku trzeciej kwarty w zespole Kinga Szczecin. Zadowolony. Jeśli chodzi o skuteczność, 76% ma Dąbrowa, która dała troszeczkę więcej rzutów. Wracamy na boisko. Po przerwie dla trenera Jacka Winickiego, Davis. Dobra obrona, twardo Szczecinianie stoją, nie mogą gospodarza dojść do pozycji. Sajus, wysoka pomoc przy Richardsonie, już bliżej do linii środkowej było niż do linii trójek. Davis, krok w tył, ładny ten zwód, ale nieładny rzut. Nie ma punktów, Szczecinianie przed szansą na powiększenie przewagi. Paliuka nas. Zagranie nogą Szymona Łukasiaka. Piłka z boku dla Kinga. Dziura tutaj w tej obronie przez moment. Szenk miał dobrą pozycję. Teraz ponownie Jakub Szenk. Ładnie dostrzegł Diduszkę pod obręczą. Ten uciekał od kosza i spudłował. Davis kontrze. Troszkę się pogubił, uratował go Wojciechowski, który dobrze ścinał pod kosz po linii końcowej. No i faulowany Matię Wojciechowski przez Szenka przy próbie wsadu. Zniknął nam Wojciechowski, bardzo dobra pierwsza kwarta, generalnie niezła pierwsza połowa, natomiast w tej trzeciej kwarcie niewidoczny ten koszykarz. Choć zgodzimy się, myślę wszyscy, że w pierwszej połowie zaskoczył nas trochę grając ponad stan Matię Wojciechowski. Gracz agresywny, gracz lubiący skakać na deskę i takie akcje nam już dzisiaj pokazywał. Dwa celne rzuty wolne Wojciechowskiego. Wyższa obrona tego gracza. Trochę wyżej Dąbrowa wychodzi do obrony, no ale właśnie, jak Szczecinianie wykorzystają ten fakt, że teraz będą mieli rzuty wolne po każdym faulu. Paliukę nas wykorzystuje to bardzo dobrze. Faul Melvina. No i Paliukę nas będzie miał dwa rzuty wolne. Dobry, dobry mecz Paliukę nas, a dzisiaj on zaczął kiepsko, ale umówmy się, cały King zaczął kiepsko. Potem natomiast litewski skrzydłowy no pokazał nam kilka dobrych akcji w obronie, cztery przechwyty. O tym między innymi świadczą. Do tego ma 7 punktów, 3 zbiórki, 3 asysty, a więc wszechstronnie
Chociaż także z pomyłkami, jeśli chodzi o rzuty wolne Martina Spaliukenas. Davis. Właśnie Paliukenas przy nim. Niezła obrona na tym rozgrywającym. Richardson w tłok. Przewinienia nie było tutaj. Także King gra z kontry. Wetzwagars do końca. Teraz było przewinienie i zaciśnięta pięść Łotysza, bo są punkty i będzie jeszcze rzut wolny po faulu Davisa. Coraz lepiej Kingowi wychodzi wyprowadzanie szybkich ataków po tych mnożących się od jakiegoś czasu stratach Dąbrowy. Naprawdę nieźle, czy to Wetzwagars, czy Schenk, czy Paliukenas pchają piłkę do przodu. Mówiłem o tych punktach z kontry. Dąbrowa przeważała, jeśli chodzi o ten element w pierwszej połowie. Natomiast teraz, w tych pierwszych 5 minutach trzeciej kwarty, jest to atut Kinga Szczecin. 7 punktów przewagi gości. Davis. Minął Schenka. Znów się pośliznął Amerykanin. Dzisiaj dużo takich niestabilnych jego zagrań. Bez rytmu. Nie ma punktów Dąbrowy. Schenk, przepraszam. Próbował zwieść Wojciechowskiego. Ten jednak bardzo dobrze w obronie. Teraz Sajus. Co tam się stało? Przewinienie Sajusa. No właśnie, trochę się zapędził Litwin. Trochę jakby miał klapki na oczach. Próbował po prostu staranować Wojciechowskiego, którego chwalimy za podwójnie za obronę w tej akcji, bo i przy Schenku, i teraz przy Sajusie dobrze ustawiony, dobrze przesuwający się na nogach skrzydłowy Dąbrowy. Dąbrowa zaczęła bardzo mocno, bardzo dobrze, ale od tej pierwszej kwarty z każdą minutą coś ucieka w grze Dąbrowy. Nie potrafili się dostosować, zareagować na lepsze momenty Kinga, gospodarze. Teraz Wojciechowski zwodził, ale nie trafił do kosza. Paliukenas. I kolejny faul ofensywny, praktycznie w tym samym miejscu. Tym razem sędziowie dostrzegli, że Paliukenas po tym zwodzie przy przekładaniu sobie piłki pod nogą odpychał lewą ręką Melvina, a więc błąd Litwina. Harris i Jogela wracają na boisko. Jogela słabo zaczął, ale zgromadził 8 punktów. Natomiast Harris, dzisiaj rezerwowy, 6 punktów, jedna zbiórka, miał do swoje dobre momenty w drugiej kwarcie ten zawodnik. Zemski z piłką. Melvin dobrze pilnowany przez Liduszkę. Davis, szybka decyzja, ale za krótka ta trójka. Brakuje skuteczności dzisiaj Davisowi. Paliukenas sam na trzech, no i nie dał rady. Dobry powrót Zemskiego do obrony. Dąbrowa w kontrze. Davis nad kosz do Melvina. Efektownie Cleveland Melvin wsadł z powietrza. Jednak to wciąż 5 punktów straty. Dąbrowa potrzebuje lepszej obrony. Było trochę tej lepszej obrony w ostatnich akcjach. Były faule ofensywne gości. To gospodarze muszą podtrzymać. Obrona strefowa to trochę reakcja na ten nadmiar przewinień. No i przynosi efekty. Jogela zrezygnowany, kręci głową, niezadowolony z siebie, bo to jest kolejne jego pudło. No i Dąbrowa ma szansę zmniejszyć straty. Zemski, wycofanie do Wojciechowskiego. Za trzy! Matię Wojciechowski i już tylko 2 punkty straty. Szybko reaguje trener Łukasz Biela, trener szczecinian. Bierze przerwę na żądanie. 12 punktów, które zdobył w spotkaniu z Polfarmą miesiąc temu. Mocne rytmy na hali w Dąbrowie Górniczej. Widać, że DJ lubi tutaj gitarowe granie. Było trochę Metaliki. A teraz przed chwilą Illusion. Wysoka obrona Dąbrowy przynosi efekty. Mieli problemy z wybiciem piłki goście. Zobaczymy, co po przerwie dla trenera Bieli pokaże nam King w tej akcji. Utrudnia, myślę, zrealizowanie tej zagrywki zaplanowanej. Niezła wysoka obrona Dąbrowy. Teraz także obrona strefowa, tak jak to od kilku minut już obserwowaliśmy. Wetzwagars. Paliukenas, dobra pomoc Łukasiaka przy linii końcowej i strata. Błąd 24 sekund, a więc Dąbrowa i jej strefowa obrona
zaproponowana przez trenera Jacka Winnickiego dają efekty od kilku minut. King Szczecin bez punktu. Przypomnę, zrywem 10-2 zaczęli Szczecinanie tą kwartę. 8 punktów zdobył Łukasz Dziduszko, ale od dłuższego czasu. Obrona Dąbrowy jest trudna do sforsowania dla koszykarzy Kinga. Kobel zostawiony, dużo miejsca miał Harris, nie dobiegł, wykręciła się piłka, ale jest Wojciechowski! Ależ on ma w sobie energię, widać to po tym, jak reaguje po tych rzutach, jak się teraz cieszył, z jaką siłą piątki przybija z Zembskim, potem z Melwinem. Ma się z czego cieszyć Matiej Wojciechowski, 18 punktów, to jego trzecia zbiórka w ataku, a jeszcze jest szansa na punkt dodatkowy, bo przecież faulowany był przy tej dobitce Wojciechowski. Falami nam się ten mecz układa, rozgrywa. Wojciechowski trafia i wyprowadza Dąbrowę na prowadzenie. Znów agresywna, dobra obrona. Tym razem Wojciechowski sfaulował, a więc będą rzuty wolne dla gości. Zacięte to spotkanie, mimo tych fal, o których mówiłem. Dąbrowa miała te swoje 10-12 punktów przewagi w pierwszej połowie, ale to do czasu, bo do przerwy było już tylko 2 punktami dla gospodarzy. Potem King prowadzi już 9 punktami, natomiast teraz wynik bliski remisu, no i to nam zwiastuje duże emocje, ale tego się chyba spodziewaliśmy, gdy zastanawialiśmy się, jak może wyglądać spotkanie drużyn z miejsc 7-8. Wojciechowski. Kończy się czas na rozegranie akcji. Zembski mocno do kosza. Bardzo dobrze, ale piłka nie wpada do obręczy. Harris zbiera. Wetzwagers. Złe podanie. Kobel dobrze ustawiony. Przechwyt tego gracza. Wojciechowski w kontrze. Wsad! Matiej Wojciechowski po raz kolejny nas dzisiaj zaskakuje. No, zaskakuje. Taką akcją to może złe określenie. Generalnie cały ten mecz w jego wykonaniu jest pozytywnym zaskoczeniem. Bardzo dobre spotkanie Wojciechowskiego. Ależ teraz sprytne podanie Paliukenasa za plecami do Harrisa, który dobrze się odwrócił. No i teraz trafia do kosza z faulem Wojciechowskiego. Harris też dzisiaj gra dobre spotkanie. To już taki gracz, weteran w ścisłym tego słowa znaczeniu, można powiedzieć, zarówno jeśli weźmiemy pod uwagę wiek, jak i doświadczenie, jak i rolę w zespole, bo już jako rezerwowy Darrell Harris w tym sezonie występuje. Dużo słabsze statystyki niż w szczytowym momencie kariery w Polsce. Niespełna 4 punkty średnio na mecz, nieco ponad 3 zbiórki, ale dzisiaj dużo lepiej radzi sobie Darrell Harris, już 8 punktów. Melwin ładnie minął Diduszkę, piękna akcja, brakowało wykończenia, ale jest szansa na punkty, bo po faulu 2 rzuty wolne będą dla Clevelanda Melwina. Trzeci faul Paliukenasa. Zmiana w naszej drużynie, miejsce Szymona Łukasiaka, Michał Gabiński, okazki na łopatą. Rzuty wolne, Klik Berlin. No i mamy remis, kolejny remis w Dąbrowie Górniczej, 1,5 minuty do końca trzeciej kwarty. I szykuje nam się naprawdę ciekawa końcówka. Dąbrowa wciąż broni strefą. To jest wariant defensywy, który dużo dobrego przyniósł tej drużynie w trzeciej kwarcie.
Cwagar z faulem, a więc trochę pod znakiem takich akcji z obu stron stoi ta trzecia kwarta, bo przecież choćby w ostatnich akcjach widzieliśmy kilka takich trafień z szansą na dodatkowy punkt. A Wetzwagers także. Dobre spotkanie. Dzisiaj rozgrywał już 14 punktów tego gracza. Skuteczność może niezbyt dobra. 4 na 11. No ale sporo pozytywnych wejść i zagrań tego gracza. Warto podkreślić, że ta odpowiedzialność po kontuzji, po urazie pleców Kikowskiego, który dzisiaj nie gra, rozkłada się na kilku graczy, bo to właśnie i Wetzwagers trochę tych punktów więcej niż zwykle zdobył. Także Harris. A więc mimo, że Jogela dzisiaj także z słabą skutecznością, no to szczecinianie sobie radzą. I po akcji trzypunktowej ostatecznie Wetzwagersa prowadzą 3 punktami. Wojciechowski. Melvin i Kobel. Ostatnia minuta trzeciej kwarty. Kończy się czas na rozegranie tej akcji. Kobel mógł rzucać, nie zdecydował się na taki manewr. Wojciechowski z dystansu. Nie ma punktów. No ta dobitka niezamierzona mogła wpaść do kosza. To się nie udało. Melvin przewrócił się. Grają szczecinianie. Nie czekają. Paliukenas ładnie zwiotł rywala, no ale to podanie, choć dobre w zamyśle, bardzo niedokładne. Teraz natomiast świetne podanie Wetzwagersa. Liduszko zdobywa punkty spod kosza, bo te punkty oczywiście zaliczone. A więc przed ostatnią akcją trzeciej kwarty przewaga Kinga wzrasta do 5 punktów. Zależy z jakiej perspektywy na to spojrzeć. Niewiele, jeśli przypomnimy sobie, że na początku tej kwarty King miał 9 punktów przewagi, ale całkiem sporo, bo przecież przed chwilą był jeszcze remis. 15 sekund, ostatnia akcja trzeciej części. Kobel. Podsłaniał go Gabiński, ale sam gra rozgrywający MKS-u. Daleka trójka sprzed Harrisa. Pudło, jeszcze będzie miał szansę Harris z połowy. Na granicy czasu, ale i tak niecelny ten rzut, a więc nie ma punktów w ostatnich akcjach obu drużyn. No ale King schodzi. 5 punktów przewagi Kinga Szczecin przed ostatnią kwartą tego zaciętego, ciekawego meczu w Dąbrowie Górniczej. Meczu, który nie kończy 6. kolejki spotkań Energa Basket Ligi, ale zamyka niedzielę z koszykówką. No i pierwsza akcja w ataku dla szczecinian z piłką Paliukenas. Na zagranie do Wetzwagersa, który biegał po linii końcowej i znalazł pozycję. Dziura tutaj w narożniku. Niezadowolony trener Jacek Winnicki. 7 punktów straty ma jego zespół. Gabiński nie podjął nawet gry tyłem do kosza. Teraz też podaniem gra Michał Gabiński. Wojciechowski, ależ piękna zespołowa akcja Dąbrowy. Zabrakło tylko celnego rzutu, ale Zemski, Gabiński i Wojciechowski naprawdę ładnie zagrali w polu 3 sekund, no ale teraz nie o styl, a o punkty chodzi Dąbrowie. Sytuacja robi się, no jeszcze nie trudna oczywiście, natomiast 7 punktów po tym niecelnym rzucie. Taka otrzymuje się przewaga Kinga. Nie może sobie Dąbrowa pozwolić na niewykorzystanie tak dobrych okazji, jaką sobie stworzyła kilka chwil temu. Teraz uraz Gabińskiego, nie, na szczęście nic się nie stało. Zbita kość ogonowa przy tej walce o zbiórkę, spadł mocno na parkiet koszykarz Dąbrowy, no i nie wrócił do obrony, dlatego też łatwiejsza. Ta dobitka Darrella Harrisa, dobre spotkanie dzisiaj rezerwowego środkowego Kinga. Teraz faulował Harris, biegającego po zasłonach z piłką Włoszka. 9 punktów przewagi Kinga. Jeszcze 8,5 minuty gry. Szybciej nam dzisiaj topniały przewagi obu stron w tym meczu. No ale też wiadomo, że King na pewno będzie starał się grać cierpliwiej, wolniej. Już nie będzie forsował tempa. Davis. Brakuje jego indywidualnych akcji, brakuje takiego poderwania. No właśnie, może trochę sprytem, cwaniactwem Trey Davis
przełamie teraz obronę Kinga. Ewidentnie tutaj szukał tego faulu Amerykanin. Decyzja o rzucie była ciekawa, tak to nazwijmy. Trochę sobie poskakał w poszukiwaniu miejsca. No i czekał, czekał, aż Bartosz skoczy. Bartosz skoczył, a więc będą trzy rzuty wolne dla Davisa. On dzisiaj sporo rzutów wolnych oddaje. Do tej pory już 8. 6 wykorzystał. Skuteczność 75%. Niezła, ale bez przesady. W sumie 15 punktów Davisa, 7 zbiórek, 4 asysty, 3 straty, ale te 3 straty w pierwszej kwarcie, później już lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o ten element, spisywał się Trey Davis. Drugi rzut także celny. Trzy punkty Treya Davisa. No i teraz Dąbrowa czeka na dobrą obronę. Szenk, podsłaniany Mateusz Bartosz, do niego piłka, przewaga, wzrost nad Wołoszynem, jest, technika, jest, skuteczny rzut, jest. Bardzo dobra akcja Mateusza Bartosza. W tej sytuacji, gdy na pozycji numer 4 w Dąbrowie gra Wołoszyn, no to właśnie tego typu akcji na pewno King będzie szukał, grając w ustawieniu z Bartoszem na czwórce. Zbiórka Bartosza właśnie. To jest Wagars. Bartosz teraz daleko od kosza, tam Giduszko też próbuje się upychać. Mają przewagę wzrostu szczecinianie, ale wybierają rzut z dystansu. Pudłuje Bartosz. Davis zwodzi, tańczy, czaruje, no ale nic nie uzyskał. Póki co w tej akcji, teraz do Wołoszyna, z trudem Bartłomiej Wołoszyn, jednak udało mu się podać piłkę i Davis, no właśnie, to są te jego akcje, które poznaliśmy już w tych pierwszych pięciu spotkaniach, sześciu spotkaniach Dąbrowy, bo Dąbrowa ma jeden mecz już rozegrany awansem do ostatniej kolejki, to był mecz ze Stelmetem, Zielona Góra. Szenk. Przewinienie Richardsona. Kompletnie zniknął na ten koszykarz. On zaczął mecz od dwóch trójek w pierwszej kwarcie, ale potem no zniknął zupełnie. Trudno cokolwiek o nim pozytywnego powiedzieć. Nie miał ani pozycji do rzutu wypracowywanych przez kolegów, ani sam ich sobie nie kreował. W całym meczu oddał tylko 4 rzuty. Buduje King z dystansu, ale jest Diduszko. No właśnie, tam przy nim był po zamianie krycia Davis, także Zębski. A z takimi graczami sprytny i silny Łukasz Diduszko radzi sobie bardzo dobrze. Czwarty faul Davisa, to może być problem dla trenera Winickiego. Od razu zdejmuje swojego lidera, trener MKS-u. W jego miejsce Jakub Kobel. Davis ma 17 punktów, no i musi być ze swoją umiejętnością grania jeden na jednego, trafiania, wymuszania fauli, musi być oszczędzany na zaciętą końcówkę. Zaciętą oczywiście w założeniu trenera Winickiego, bo póki co to King ma przewagę, no i do tej zaciętej końcówki to Dąbrowa musiałaby doprowadzić. Będzie piłka dla Kinga Szczecin z linii końcowej. Choć jak widać protestują nie tylko kibice i koszykarze, także trener Jacek Winnicki. Oszukana teraz obrona Dąbrowy, zaspała, ale też Mateusz Bartosz nie złapał piłki w łatwej sytuacji. Kontra gospodarzy, Wołoszyn faulowany przez Wagarsa. Wołoszyn dzisiaj niewidoczny, słaby mecz kapitana MKS-u. Tylko 2 punkty, 1 na 5 z gry. Więc punktów ewidentnie z jego strony brakuje. No teraz przed szansą na 2 z linii rzutów wolnych. Skuteczność Dąbrowy ponad 85%, no 85 dokładnie, ponad 80 przed tymi rzutami, teraz jeszcze lepsza, a więc pewnie dzisiaj na linii rzutów wolnych cały zespół z Zagłębia. Szenk
Dzwagar z daleko od kosza, odrzuceni Szczecinianie rozbijają tę strefę przez środek. Harris do Bartosza, niecelnie, dobrze zachowali się obrońcy MKS-u. Wołoszyn w kontrze, do końca. Nie ma przewinienia, nie ma też punktów, zbiera Darrell Harris. 4 punkty przewagi Kinga. Niewiele. Ciężko wykorzystywać przewagę wzrostu przeciwko obronie strefowej. To ustawienie z Diduszką, z Bartoszem, z Harrisem. Nie korzysta ze swoich atutów przeciwko niższemu ustawieniu pod koszem Dąbrowy, czyli Łukasiakowi, Wołoszynowi i Zemskiemu, bo teraz on jako trójka w tym ustawieniu. Obwód tworzą jeszcze Kobel i Richardson. Schenk. Tułem do kosza. Kobel przeciwko niemu w obronie. Schenk wycofuje piłkę do Diduszki. Ten już trafił 2 razy za 3 punkty w trzeciej kwarcie, teraz trafił po raz trzeci. A więc Łukasz Diduszko jokerem w drużynie trenera Łukasza Bieli. Jak zwykle skuteczny pod tablicami, ma już 6 zbiórek, z czego 4 w ataku, no ale też 15 punktów i 3 rzuty za 3 punkty. To jest dobry mecz Łukasza Diduszki. Richardson, ten niewidoczny gracz, teraz poślizgnął się, źle podawał. Na szczęście dla niego King tej piłki nie przechwycił, tylko podanie przeciął. Potrójna zmiana wytacza swoje działa, największe jakie ma trener Winnicki, a więc Davis, Melvin i Wojciechowski wracają na boisko. Oni dzisiaj są bardzo skuteczni, ale teraz zostało im niespełna 5 sekund. Dobrze, że Jakub Kobel zorientował się, że musi zejść, bo zanosiło się na 6 graczy na boisku w zespole Dąbrowy. Ale gramy w 5. Wojciechowski. Bardzo ładnie zwiódł Harrisa, pokazał mu piłkę. Harris poleciał za nią, ale nie trafił Matię Wojciechowski, a więc Dąbrowa w trudnej sytuacji. 7 punktów straty, a to już niespełna 5 minut do końca tego spotkania. Schenk. Przeciwko Davisowi. Dobrze, Davis świetnie przechwycił tę piłkę. Czyściutki przechwyt. Richardson trochę się w tej kontrze pogubił. Nie miał planu chyba, nie wiedział, co chce zagrać. W tłoku udało mu się jednak wymusić faul. Przewidzenie Jakuba Schenka, numer 55. Zmiana w drużynie Kinga, numer 15, powrócił na boisko Mateusz Bartosz. Teraz przeciwko tej obronie strefowej obniża trochę skład trener Biela. Zszedł Harris, powrócił Bartosz, a więc gracz mogący grać na pozycji numer 4. Narażący oczywiście rzutem z dystansu, ale piłka w rękach Davisa. Dąbrowa walczy o zmniejszenie strat. Davis. Szybki pierwszy krok, świetnie dostrzegł Wojciechowskiego. Ten się pogubił pod obręczą, rzucał spod samego kosza. W ten sposób nie mógł trafić. 5 na 4 gra King, bo Wojciechowski dopiero teraz wrócił do obrony. Jogela. Trudna sytuacja, to nie jest dzień tego gracza, ale walczy Tauras Jogela. Jednak nie udało mu się dobić. Jeszcze jedna zbiórka w ataku. Nie idzie mu, jeśli chodzi o skuteczność, ale w tej akcji pokazał dużą waleczność. Schenk musiał rzucać ostatnie sekundy tej akcji. Brakuje punktów. Jeszcze 4 minuty, przypomina speaker. No i gramy. Davis. Dąbrowa potrzebuje punktów. I to bardzo w tej akcji. Melvin bardzo ładnie i skutecznie. O to chodziło na pewno trenerowi Winnickiemu. Taka izolacja trochę zostawiona, mimo że to środkowy pas, ale rozeszli się koledzy Melvina, w związku z czym ten miał więcej miejsca na to, by zagrać do kosza, co uczynił i wykorzystał. Teraz Schenk, Jogela, daleko wypchnięty przez Wojciechowskiego. No ale faul Wojciechowskiego, trochę zbyt aktywny, nadaktywny w tej obronie, za bardzo podszedł do Litwina. Czasem mam wrażenie, że Wojciechowski kipi energią i czasem ma problem z tym, jak ją spożytkować. Dzisiaj świetny w ataku, 21 punktów, 5 zbiórek, 3 asysty, no ale w tej akcji niepotrzebnie falował. Gra King. Schenk. 10 sekund do zakończenia akcji. Schenk w tłok. Musiał odgrywać Jogela. Trójka przez ręce, jeszcze z faulem Wołoszyna. No sędziowie odeszli, uznali, że Wołoszyn podszedł z wyciągniętymi rękami pod Jogelę.
Trudna sytuacja do oceny, przynajmniej z tego jednego, jedynego ujęcia, które mieliśmy. Piąty faul Bartłomieja Wołoszyna, to na pewno. Opuszcza boisko, dzisiaj już nie zagra. Tauras Jogela będzie miał trzy rzuty wolne. Dzisiaj trafił 3 z 4 dotychczas. Trzy minuty i 14 sekund. Przewaga Kinga jeszcze niebezpieczna, jeszcze nie przesądzająca o wyniku tego meczu w końcówce czwartej kwarty, ale no wyraźna. Dwa z trzech rzutów wykorzystane przez Taurasa Jogele. No i te 10 punktów przewagi Kinga od kilku minut się utrzymuje. Richardson, Davis przeciwko Diduszce. Piękne są te zwody Amerykanina. Diduszko dobrze bronił, ale mimo to Amerykanin zdołał trafić do kosza, przekładając sobie piłkę na prawą rękę, na prawą stronę. Ładna akcja lidera MKS-u. No i wyższa, trochę agresywniejsza, przez moment przynajmniej, obrona gospodarzy. Szenk, King będzie grał długo, Kingowi się nie spieszy, King będzie wykorzystywał przewagi. Teraz Jogela przeciwko Melvinowi, udało się Litwinowi zebrać piłkę w ataku, jeszcze sobie dobija, ale błąd kroków Taurasa Jogeli. Taki błąd wychwycili w grze Litwina sędziowie. Jogela dzisiaj 10 punktów. Trzy zbiórki, każda z nich w ataku, no ale teraz popełnił błąd. Dąbrowa przed szansą na zmniejszenie strat, kolejne dwa, może trzy punkty. Richardson poduje za trzy, długo, długo, nie rzucał w ogóle, nawet nie chodzi o to, że nie punktował. Trochę jakby stracił rytm gry. A z drugiej strony boiska Szenk. Ładne wejście pod samą obręcz. Dużo dobrego w tej akcji zrobił Mateusz Bartosz. Kręcił się w polu 3 sekund i utworzył taki korytarz dla swojego kolegi. Teraz Davis. No nieporównanie trudniejsza sytuacja. Dobrze obrona Kinga ustawiona. Przechwyt Diduszki. I niespełna 2 minuty już tylko do końca tego meczu. A King ma aż 10 punktów przewagi. Bardzo trudna sytuacja MKS-u. A jednak traci piłkę Szenk. I są punkty. Mateusz Zemski daje nadzieję Dąbrowie. To były takie punkty z niczego, jeśli chodzi o Dąbrowę. Z dobrej obrony oczywiście, ma się rozumieć. Natomiast ale wracamy do Dąbrowy. 8 punktów przewagi Kinga Szczecin i to właśnie goście rozpoczną za linii bocznej po przerwie dla trenera Bieli. Szenk do Paliuka Nasa. Bartosz zasłoną, ale spokojnie, długo będzie grał King, długo, bardzo długo grać nie może, bo to ostatnie sekundy. Świetnie, Jakub Szenk do Diduszki, jeśli to była akcja zaplanowana, no to wielkie brawa dla sztabu i całej drużyny Kinga, bo wyszło to perfekcyjnie. Diduszko, czarny koń, świetny gracz w dzisiejszym meczu, natomiast Richardson trafia szybko w odpowiedzi za trzy punkty, Dąbrowa się nie poddaje, Dąbrowa walczy. 7 punktów straty, minuta 15 do końca tego, może nie do końca spotkania, na pewno do końca czwartej kwarty, przecież dogrywka jeszcze wchodzi w grę. Szenk pod Melvina, nie udało mu się wypracować pozycji. Teraz trudna sytuacja, bardzo dobrze w obronie Melvin, był blok, ale nie było zbiórki. Łukasz Diduszko, a więc ten gracz, którego wielokrotnie dzisiaj już chwaliłem i chwaliłem za różne elementy gry, teraz wraca do swoich korzeni, czyli zbiera piłkę pod atakowaną obręczą. Będzie miał dwa rzuty wolne. No już 15 punktów i 7 zbiórek na koncie tego gracza, a przecież za chwilę może być jeszcze lepiej. Bardzo pewnie Łukasz Diduszko podszedł do tej próby z linii. 2 oddechy. 3 koziołki i 2 punkty. Siatka strzeliła dwukrotnie. Minuta do końca. King Szczecin ma 9 punktów przewagi. Jest bardzo bliski zwycięstwa w Dąbrowie Górniczej. Ale jeszcze gospodarze, jeszcze będą próbować. Przypuszczam, że zaraz już tylko rzuty z dystansu im zostaną. No właśnie, Kobel jednak inaczej. Strata, a więc to chyba już
ostatecznie przesądza o tym, że King Szczecin wygra w Dąbrowie Górniczej. Prosta strata Jakuba Kobela. No i ostatnie pół minuty King spokojnie będzie sobie kozował piłkę. Szenk ustawia jeszcze swoich kolegów, ale oni już wiedzą, że ten mecz wygrali. Dąbrowa wie, że ten mecz przegrała. King Szczecin słabo zaczął to spotkanie. Teraz jeszcze Mateusz Bartosz zdobywa. Być może ostatnie punkty w tym spotkaniu. Jeszcze zostało 23 sekundy. King zaczął słabo, przegrywał od początku. W pierwszej kwarcie miał 12 punktów straty i jeszcze w drugiej kwarcie ta historia się powtarzała. Natomiast ewidentnie były już symptomy poprawy gry. 33 punkty w drugiej kwarcie, lepsza obrona. Dobra trzecia kwarta dzięki Diduszce. Dwie trójki tego gracza i punkty z kontry pozwoliły Kingowi wyjść na wyższe prowadzenie. No i potem Dąbrowa, mimo że walczyła i doprowadziła do remisu, to jednak to wahadło, jeśli chodzi o kontrolę gry, wychyliło się na stronę Kinga. Drużyna Łukasza Bieli w drugiej połowie była po prostu lepsza, cierpliwsza. Mimo przejściowych problemów ze strefową obroną Dąbrowy potrafiła znaleźć sposób na jej rozbicie i wygra mecz w Dąbrowie Górniczej. 19 punktów Łukasza Diduszki, 6 zbiórek do tego, z czego 4 w ataku, świetna skuteczność, 3 na 3 z dystansu, 7 na 9 z gry. To zdecydowanie gracz tego meczu, ale też warto wyróżnić i oklaskiwać Wetzwagarsa za 17 punktów, Szenka za 14 punktów i 5 asyst, Paliukę Nasa za dobrą obronę i 5 przechwytów. Bez Pawła Kikowskiego, narzekającego na ból pleców, King Szczecin wygrywa w Dąbrowie Górniczej i kończy serię MKS-u, serię 3 zwycięstw. Jacek Winnicki gratuluje zwycięstwa Łukaszowi Bieli. Dąbrowa z bilansem 3-4 wypadnie teraz ósemki, wyprzedzi ją Anwil. Dzisiaj przegrała, bo jednak no nie potrafiła poza pierwszą kwartą zatrzymać dobrego, zrównoważonego ataku Kinga Szczecin i tych kilku graczy, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność wobec nieobecności Pawła Kikowskiego. MKS Dąbrowa Górnicza, King Szczecin 82-91. Za to spotkanie dziękuję Państwu. Łukasz Cegliński, dobranoc.